Dzień dobry, Wiejak Anna, kanał Optyka Szumana. Jesteśmy tutaj z Państwem dlatego, żeby porozmawiać o tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce, ale i w całej Europie. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Założyciel Instytutu Myśli Szumana, ekonomista i inicjator bardzo ciekawego projektu. Nie dla superpaństwa. Panie profesorze, skąd ten pomysł i dlaczego akurat w tej chwili? Tak, obserwując to, co się dzieje w Polsce, w Europie właściwie już w tej chwili na dużą skalę, te manifestacje, protesty, zadajemy sobie pytania, skąd one pochodzą, jakie jest ich źródło. No i rzeczywiście to, co jest takim wspólnym, można powiedzieć, zbiorem i przyczyną i źródłem właśnie tych protestów, niezadowolenia, to jest właśnie dążenie do superpaństwa w Europie. No, dlatego wyszliśmy z taką propozycją, żeby budować taki ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie. I ten ruch oporu ma integrować wszystkich niezadowolonych. Tak naprawdę dotyczy to wszystkich obywateli, nie tylko Polski, ale wszystkich narodów Europy. Dlatego, że te działania, które podjęła i Komisja Europejska, i różne osoby, działacze polityczni właśnie w Brukseli, do czego przyłączały się, czy przyłączają właściwie politycy z różnych krajów, też właśnie z Polski, którzy chcą właśnie to superpaństwo realizować, budować. A ono właśnie będzie prowadziło do destrukcji gospodarczej, do destrukcji w wymiarze społecznym, modelu społecznego, do destrukcji rodziny. Właściwie można by wymienić chyba wszystkie obszary, które dotyczą, czy które byłyby poddane właśnie tym negatywnym efektom budowania superpaństwa. I tutaj ten pomysł budowania tego ruchu oporu polega na tym, że chcemy integrować ludzi, żeby tworzyć taki wielomilionowy ruch, solidarny, podkreślamy, solidarny ruch oporu przeciw superpaństwu. Trochę można by sobie wracać pamięcią do tego, jak powstawała Solidarność w Polsce. Właśnie te na gruncie tego niezadowolenia, a jednocześnie potrzeby budowania innej gospodarki i innego narodu, innego państwa niż to, co było właśnie w komunizmie. I my dzisiaj, co ciekawe, po wielu latach, prawda, po właściwie można powiedzieć ponad 30 latach w tej chwili, wracamy do tych refleksji sprzed 30 lat i sobie uświadamiamy, że w tej chwili w Europie budowane jest superpaństwo komunistyczne, że właśnie jest ten powrót do takiego właśnie centralnie zarządzanego państwa, które nazywamy superpaństwem. No niektóre osoby, z którymi się spotykam, mówią: panie profesorze, ale superpaństwo to tak brzmi pozytywnie, takie superpaństwo, prawda, bardzo jakoś tak przyciąga to ta nazwa. Kiedy właśnie tutaj chodzi o to, żeby te wszystkie państwa, instytucje w poszczególnych państwach, różne tradycje narodowe, różne, można by powiedzieć, takie sprawy, które dotyczyły patriotyzmu w poszczególnych państwach, żeby to usunąć, żeby stworzyć jakiś nihilizm, żeby pojawiła się jakaś przestrzeń nieidentyfikowana zupełnie z żadną historią, żadną przeszłością. I to superpaństwo właściwie będzie, jeśli oczywiście chcemy, żeby ten ruch oporu doprowadził do zablokowania, żeby postawił tamę temu kierunkowi, bo jeśli nie daj Boże by do tego doszło, to będzie to o wiele groźniejsze niż komunizm sowiecki. W komunizmie sowieckim mieliśmy taką sytuację, że to było połączenie ideologii bardzo negatywnej pod każdym względem, również gospodarczym, ideologii z przemocą, z prześladowaniem, z wtrącaniem ludzi do więzień, mordowaniem ludzi, prawda, i tak dalej.
Tutaj mamy troszeczkę coś innego. Mamy sytuację ideologii Spinellego, który jest takim neokomunistą, i ta ideologia łączy się z kapitałem, czyli przemoc kapitałowa. Ja bym dodała tutaj jeszcze neomarksizm i szkołę frankfurcką niemiecką, czyli tak zwaną nową lewicę, dlatego że ta rewolucja zielona, ją tak nazwijmy, bo ona jest jednak na fali ekologii prowadzona. Ta zielona rewolucja tworzy nowy komunizm, owszem, który jest o wiele bardziej złożony, a zarazem trudniejszy do zidentyfikowania dla przeciętnego obywatela. Absolutnie, pani redaktor, tak. To właśnie to miałem na myśli, dobrze pani to zaakcentowała, że tutaj mamy ten alians ideologii z przemocą kapitałową, ale też ta ideologia, czy ta przemoc też kapitałowa, ona jest niewidoczna. My nie wiemy, kto stoi po której stronie barykady. Łączy się tutaj wiele takich też podzbiorów ideologicznych. To nie jest tylko właśnie ta prosta odmiana Spinellego, który powiedział, jeśli tu mówimy już o Spinellim, to trzeba przynajmniej w krótkich sformułowaniach określić jego takie główne pomysły. To jest odebranie własności, stworzenie dwóch klas, czyli klasa tak zwanych rządzących, oligarchów, to właśnie tych posiadaczy kapitału, i ta jedna klasa, no, w pewnym sensie takich niewolników, oczywiście nie w dosłownym znaczeniu, jak to było w czasach okresów greckich czy Rzymu, bo tutaj Spinelli mówi, że chciałby zagwarantować tym osobom, no, pensję, wyżywienie, możliwość, że tak powiem, posiadania mieszkania, ale nie na własność. Natomiast właśnie ta rządząca oligarchia, która posiada kapitały, można by powiedzieć, jest decydentem wszystkich elementów w tym ustroju. Kolejnym ważnym elementem dla podkreślenia jest sprawa dotycząca całej sprawy funkcjonowania rodziny. Czyli właściwie nie będzie już rodziny takiej, jak sobie wyobrażamy, tradycyjnej, bo tradycyjna rodzina sięga do Ewangelii, do Pisma Świętego, to są te korzenie. To tutaj z tej historii właściwie całej tradycji chrześcijańskiej uformowała się, prawda, ta wspólnota, ta, mówimy, taka podstawowa wspólnota w społeczeństwie. I dzisiaj widzimy, co się dzieje. Właśnie dobrze pani redaktor podkreśliła, bo te ideologie cząstkowe, które dotyczą właśnie deformowania rodziny, stawiania właściwie też w prawie i w przepisach zasad zabijania ludzi, tak? Zabijania dzieci. Czyli w konstytucji francuskiej dzisiaj mamy taką sytuację, że konstytucja dozwala, tworzy prawo do zabijania dzieci. Dla mnie jako ekonomisty z ekonomicznego punktu widzenia, proszę Państwa, to jest po prostu zabijanie utalentowanych przyszłych Einsteinów, znakomitych ekonomistów, znakomitych fizyków, prawda? I to jest ten element niezwykle groźny, bo rozbicie takiej podstawowej jednostki wspólnoty w społeczeństwie jest rzeczą właściwie trudną później do odrobienia. Warto w tym momencie zauważyć, że współcześni komuniści wyciągnęli sobie wnioski z błędów bolszewików chociażby, i to odebranie własności, ono nie będzie się dokonywało w drodze przelewu krwi, tak jak miało to miejsce w sowieckiej Rosji, ale poprzez system zielonych danin, coraz bardziej wyśrubowanych, aż do momentu, kiedy po prostu ludzie sami dobrowolnie zaczną sprzedawać swoje dobra, swoją ojcowiznę, tak jak w przypadku rolników, tylko dlatego, żeby przeżyć. Myślę, że pani redaktor, to jest bardzo ważny głos w dyskusji, że tak powiem, bo tutaj prowadzimy takie rozważania, pokazując właśnie różne aspekty tego groźnego właśnie superpaństwa. I tak, to zakamuflowany sposób odbierania własności. To taki przykład możemy podać teraz, jeśli chodzi o tak zwane ocieplanie domów. Kwoty są zawrotne, żadne czy w zasadzie większość gospodarstw domowych nie będzie w stanie tego zrobić. W związku z
tym przyjdą bogaci ludzie, którzy będą administracyjnie uzyskają zgodę, żeby właśnie ocieplać dom Kowalskiego czy kogo innego. I wówczas oni zainwestują i wejdą na hipotekę, staną się współwłaścicielami. I właściwie taka osoba nie będzie w stanie właśnie tego spłacić, a zatem ten posiadacz kapitału, on będzie stanie się właścicielem. Tak będzie następowało wywłaszczenie. Do tego dochodzą jeszcze przecież kwestie związane z transformacją energetyczną. Mówi się już w tej chwili o zaostrzeniu tych wymogów i rząd Donalda Tuska zgodził się na to, żeby do 2040 roku ta emisja była skrócona o 90%. A przypomnijmy, że sama transformacja w Polsce do 2040 roku według standardów wcześniej przyjętych, to jest koszt 375 miliardów euro, a Unia Europejska przeznacza na sam fundusz wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorców zaledwie 85 miliardów euro i to dzielone między wszystkie państwa członkowskie, więc to już samo przez się mówi, do czego my zmierzamy. Tak, no to prowadzi do bankructwa, właściwie gospodarka Unii Europejskiej, można powiedzieć, będzie zaściankowa i w Polsce nie możemy się na to zgodzić, dlatego potrzebny jest ten solidarny ruch oporu przeciw superpaństwu, bo nie możemy być bankrutem, wspaniale się, prawda, rozwijamy i nie można zajmować takiej postawy, bo Bruksela to czy tamto. Po prostu trzeba powiedzieć non possumus, trzeba zgromadzić wielomilionowy ruch, nie tylko w Polsce, ale za granicą, solidaryzować się właśnie ze związkami zawodowymi za granicą, tworzyć struktury, różne, że tak powiem, takie jednostki działania i również grupy eksperckie. Dobrą informacją z ostatnich dni z mediów przyszło, że jest pewne porozumienie w przemyśle chemicznym właśnie solidarności ze związkami zawodowymi właśnie w Europie, które to porozumienie prowadzi do zablokowania pewnych negatywnych działań dotyczących właśnie źle realizowanej transformacji energetycznej. Czyli de facto nie chodzi o sam Zielony Ład, bo mówi się w przestrzeni publicznej, że protestujemy tylko i wyłącznie przeciwko Zielonemu Ładowi, a to tak de facto nie jest, dlatego że przecież wraz z Zielonym Ładem, wraz z tymi dokumentami mamy też takie dokumenty jak Repower EU czy Fit for 55, które są komplementarne wobec strategii od pola do stołu. Tak, i trzeba to po prostu skonkludować, podsumować taką puentą. Trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa rolników, jak dzisiaj próbuje się pokazywać. Też moi koledzy z Niemiec powiedzieli, że te negatywne centra superpaństwowców atakują rolników w Niemczech, próbując dezawuować ich, prawda? To jest interes wszystkich nas i szybciej się obudzimy, to i stworzymy właśnie ten silny ruch oporu przeciw superpaństwu, to wygramy tą batalię, bo to jesteśmy na swego rodzaju wojnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia.